Ale raczej się on tutaj nie steguje. Użyć dźwigni. Ej, chyba se jaja robisz. Serio? To jest takie coś? Ja chodzę i to się będzie różnie zmieniało? Konfiguracja komnaty ewaluacyjnej. Oczekiwanie. No, ale bo nie wierzę. No chyba se ktoś ze mnie kpi. A ty możesz się ustawić normalnie? Konfiguracja przerwana. Co przerwane? Jeśli to słyszysz, sprawdź centralny rotor. Odpalaj, no odpalaj. Ja bez tego się nie ruszam. Rekonfiguracja komnaty ewaluacyjnej. Oczekiwanie. Ta wiadomość oznacza uruchomienie... Zajebiście. Okej, okay, czyli żeby to się całe przetegowało, to ja muszę cały czas stać w miejscu. I wystawiam się w ten sposób na, dla tego żołnierzyka. Rekonfiguracja komnaty ewaluacyjnej. Oczekiwanie. Konfiguracja B. Dostosowywanie do układu. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Byłeś zawsze tam. Zapamiętać. Usunąć to nagranie po ostatecznym teście polowym. To jest to ten żołnierz, znaczy no. A da, ten żołnierz tu będzie cały czas, ale... Mogę coś tam? Nie. Oczekiwanie. Wciąż czekam. Dostosowywanie do układu. Kolejna płytka. Fak, 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 fak. Dźwięk rejestracji wykrycia. Na płytka. Teraz Czekaj, to się doskołowa? Dobra, zapisuję ten progres. Aby się nic nie zjebało. To już jest, zdaje się, doskołowa. Nie, ale tutaj... Maszyna powinna rozpocząć... No właśnie. No właśnie. Ale to wywołuje hałas, który wabi. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak przekonfiguruję to tą płytką. Konfiguracja komnaty ewaluacyjnej. Oczekiwanie. Konfiguracja B. Dobra, wracamy do... Wracamy do... sekcji B. Czy to jest zamknięte? A tu jest oczywiście od razu dojście do Sokołowa. Gdzie jest ten żołnierz? Gdzie go wcięło? Nie, ale poważnie, gdzie go wcięło? Tam stoi. Dobra, no raczej strzał z kuszy tutaj niewiele zmieni. Pewnie też przyjdzie to sprawdzić. Dobra. Dokładnie. Siatkę poszukiwań. Wygryw! Wygryw! Nie widzi mnie! Okej. Okay. Ale fuks w chuj. Fuks w chuj. Nie, nie, nie. Włączaj ten wzrok. Włączaj, ja go chcę widzieć. Nie, nie, nie! Informacja o poszukiwaniach. Dobrze, zostań tam, zostań. Powiększanie badanego obszaru. Cyk! I tam Sokołowa. Kolejny obraz. Topologia krwi ponurego Aleksa. Czyli z Mory Korony. Zobaczcie, zostawili mu chociaż te. Zostawili mu chociaż.
Sokołów. Mogę bezpiecznie zniszczyć. Dobra, ponownie zapisuję progres. Notatka dla Sokołowa. Mój drogi Antoni, mam nadzieję, że odgłosy mechanicznego żołnierza pod twoją celą nie zakłócają ci snu. Mnie osobiście koją te ciężkie kroki i delikatny szum elektryczności. Ty możesz jednak mieć inne odczucia. Kogoś w twoim położeniu hałas ten może doprowadzać do obłędu, zwłaszcza gdy płytka w podłodze otwierająca cele jest tak nieznośnie blisko. Jeśli jednak spróbujesz opuścić komnatę ewaluacyjną jak jakiś pomarszczony, siwy, wysuszony szczur, szukający w labiryncie kawałka sera, wkrótce okaże się, że twój milczący strażnik chce cię skrzywdzić. Jesteś inteligentnym człowiekiem, z pewnością nie muszę opisywać, co te ostrza zrobiłyby z twoim starym, zniszczonym ciałem. A, dobra, czyli to pewnie Sokołow w jakiś sposób to zategował, żeby nie mógł go ten. Chociaż w sumie, może nie Sokołow, tylko to Jindosz może właśnie te dwie płytki tak zabezpieczył. Ale w sumie nawet, ale nie, ale prędzej Sokołow, przecież no nie ma bat, no czym by Sokołow miał to... Czy ten... Nie. Nie gadaj, że ten też może to tak po prostu... Nie wiesz, że ten strażnik też może tak to po prostu tu kliknąć. Oby nie. Emily Caldwin. Jeśli tu jesteś, sprawy zaszły dalej niż się spodziewałem. Ale Kirin Jindosz... Żyje. Ale użyłam na nim jego maszyn. Jego umysł nie jest już taki jak dawniej. Byłaś interesującą małą dziewczynką. Teraz jesteś fascynującą kobietą. Dobra, znaleziony, ale nadal nie wiem, czy udało mi się zrobić to bez zauważenia, bo oczywiście... To się daje dopiero na koniec misji, bo to jest po prostu działanie specjalne. Oczekiwanie. Dostosowywanie do układu. Ha, czy ja Ha, ja się teraz zamknąłem tutaj po prostu. Mogę to. Oczekiwanie. Cofnąć. Dostosowywanie do układu. Rekonfiguracja komnaty ewaluacyjnej. Oczekiwanie. Zwiększanie konfiguracji A. Dostosowywanie do układu. Ta płytka mi chyba interesuje. Dobra, to jest też sposób, żeby się go w razie czego pozbyć, nie? Czy pozbyć, żeby go tak zatrzymać po prostu w miejscu. Tak. O, fuck! Dobra, jest dojście do wyjścia. Uff, blisko było. No i dobra. Nie. Chodź. No, ale to lepiej zamknijmy. Dobra, to spadamy. Już prosto na wręgę w takim razie. Z tego wynika. Możemy fajnie przejść. Do windy, od razu do biura, no i z biura do wyjścia. Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze rozumiem mapę i rozłożenie tego. Rozłożenie, czy rozłożenie, ułożenie pięter. Maszyna ładuje setkę magazynów. Maszyna znajduje się w stanie niepewności. Chyba se żarty stroisz. Nie. Nie tu. Szybki zapis. Bardzo proszę. Tego nie widać.
Spróbujmy go rozproszyć. Włączanie protokołu poszukiwań. Proszę, jak na złość, akurat drugi tam był. Oczywiście włączył gapienie się jeszcze z drugiej strony oczu. Tfu, z drugiej strony głowy. Regeneruj te mana jeszcze. Chodź. Tutaj mamy wrócik. Dobra, nie widział mnie. Informacja o poszukiwaniach. Cholera, no! Jeden to drugi. Nie. Dobra, tu był jakiś autozapis. Zobaczmy z kiedy. Rejestracji wykrycia. Okej, z tego samego punktu. No! Włączanie protokołu poszukiwań. Idź tam. Dobra, czekaj, potrzebuję szybko mapkę sprawdzić, gdzie się znajduje wyjście stąd. Czekaj, tu. Aha, Jezu, jest na złym piętrze przecież, Boże! Przecież to z biura jest wyjście, a nie z... Czy z biura, z labu jest wyjście, a nie z biura. Dobra, bełtu mi nie szkoda. Informacja o poszukiwaniach. O właśnie, i tu jest wyjście. Cyk. Proszę bardzo, mam przejście. Zajebiście to wygląda. Otwieramy i zamykamy. Okej, nie do końca o to mi chodziło, ale... Będzie. Bo jest jeszcze ściana światła, tego nie ogarnąłem nawet. Nie, no bez jaj. Tutaj nie. Sokow, chodź do mnie. Chodź tu, kolego. Nie chciałem go zrzucać, halo. Czemu to tak zaliczyłem? Dobra, użyjmy ponownie kuszy. Tylko... Gdzieś. Serio? Dobra, uruchomić... Ej, chyba coś jaja ze mnie robisz teraz. Tu jest ten autozapis, no ale dobra, przynajmniej wiem, gdzie popełniłem błąd a propos wyjścia z tego miejsca. To jest jakaś kpina normalnie. Jestem tutaj w sumie. W taki sposób nie potrzebuję konkretnie windy. Do tego. Otwórz.
Może lepiej tego nie ruszajmy, póki co. Jak było widać, ta konfiguracja tylko mi trochę plany pokrzyżowała. Nie biegamy. Nie biegamy. Dobra, ściana światła. Mogę wyjść ewentualnie chyba górą. Tak mi się wydaje. Dobra, jak chcę to zrobić, to muszę zniszczyć szybę. Sokołow na szczęście ma twardą dupę, więc mu to nic nie zrobiło. Dobra, czyli tak. Nie ten. Zwykły bełt. Chuja tam. Zniszczyły się, czy są? Nie. Dobra, czyli jednak muszę użyć tej dźwigni, żeby się stąd wydostać, niestety. Chyba, że jakiś to bym od tego bono, ale to jest gdzie? Właśnie, to jest tutaj niżej. Dobra, zamknij. Chyba ta... jest na dźwignię przecież. Dźwignie zjeżdżają, ale się nie aktywują. Całe wszystko przygotowuję. Temperatura wróciła do normy. Wybudzanie. A, no tak, bo on też tutaj sobie tak po prostu stał. Tylko i wyłącznie. Ale się obudził. Weźmy sobie eliksir od razu. Dobra, nie muszę w sumie na takie coś pitu. Znaczy eliksiru, wystarczy mi na to po prostu. Dobry ten. Na drzwi bym prosił. Albo dobra, na drzwi. Dzięki Emily, naprawdę. Dziękuję ci. Powiedz mi, czy tak ciężko jest tak przelecieć, żeby albo wspiąć się na drzwi, albo wylądować obok tych drzwi, nie alarmując tego mechanicznego ciulstwa? A w ostatniej chwili się ta winda zamknęła. Dobra, no jak coś wybuchnie, to na pewno się tym zainteresuje. Aktywa szyja powinna teraz osiągnąć stan aktywności. Tylko jego niestety aktywowałem. No Emily, no ciężkiego chuja, czemu ty takie chujowe skoki robisz? Kurwa! Który raz już to powtarzam? Ale czemu jak na złość teraz te skoki były takie do bani? Bo co, bo mam Sokołowa za sobą! Czymś tak potrę, kurwa. Nawet ciepło nie jest. Kontynuuję poszukiwania. Nie, chuj z tym, wczytuję to, kurwa. Ostatnia kwestia, czemu ja tego w sumie nie quick save, jak już tam będę? Dobrze, teraz o tym przypomniałem, a nie ten. A nie dopiero na podsumowaniu misji. No zobaczmy, mamy... czarny kościany amulet.
A nie, ten jeden czarny tylko chyba został jednak. Dobra. No ale still jest to amulet, który ominąłem. Pytanie, gdzie on się konkretnie znajduje. Przed wejściem? Dobra. W sumie to mogę sobie go oznaczyć przecież. Oznacz. To się zbudowa. Idź tu. Dżum. Chodź tu. Dobra. Gdzieś w pobliżu tutaj. Jakby troszkę niżej. Tylko jak tam zejść? O, dobra. No, szkur, sorry sokoło. Tyle rzeczy się dzieje, a każda wywiera jakiś wpływ na świat. Dzięki Delaili może powstać nowe cesarstwo, a dawne bariery upadną. Wiele będzie można dokonać. Moi mechaniczni żołnierze odegrali swoją rolę, a każdy z nich kosztuje więcej niż przez... No chuj mnie z nim kurwa strzeli! Z kiedy zapis? Dobra, sprzed chwili, chyba jak tutaj wszedłem, więc o tyle dobrego. Stan wykrycia. Prawie. Dobra, przynajmniej teraz tu wejdę bez zainteresowania tego durnego robota. O, ty tego nie zauważyłem wcześniej. Co my tu mamy? 16 dzień miesiąca deszczu 1849. Duke Kirin? Czy to jest Delaila? Nie, trochę niepodobno. Ale to jest na pewno Hypatia, czy tam Smora Korony. Czy tutaj ponury Alex, czy jak ktoś chce tam se... Jak to tam se chce nazywać, nie wiem. Postać też osobę. Co to jest? Dokończony list o dziedzictwie. Okej. Okay. Co to jest znowu, ale to już było. Bo te kluczek elektryczny też szkoda ominąć. Tylko zabarykadować jakoś. Na razie to by nie to było. O, tu w ogóle ominąłem jeszcze to. Kurde. Zdoba z kości. Myślałem, że tu idzie, nie, ale tutaj ten zegar. Dobra, tu widzę taki okrągły obszar. Zobaczmy, czy to zjedzie niżej. Nie, to się obraca. Brianna Ashworth. Tyle rzeczy się dzieje, a każda wywiera jakiś wpływ na świat. Dzięki Delaili może powstać nowe cesarstwo, a dawne bariery upadną. Wiele będzie można dokonać. Moi mechaniczni żołnierze odegrali swoją rolę, a każdy z nich kosztuje więcej, niż przez całe życie wydaje niejeden bogacz. Znalezienie rozwiązania może zająć mi lata, ale jeśli ujarzmię Sokołowa, być może wspólnie usprawnimy proces i zaczniemy tworzyć mechanicznych żołnierzy dużo taniej. Czy uwiodę swego starego nauczyciela radością odkrywania? Czy też będę musiał zmusić go do współpracy elektrowstrząsami? To bez znaczenia. Chyba nie tak do końca. A to jest klucz w ogóle, o kurde. Obwód nie działa. Co ty nie powiesz? Kolejny... Jezu, ja serio to ominąłem, jak tu pierwszy raz byłem? Jakim prawem? Wygodne. Sakiewka. Zobaczmy, co ten amulet mi daje. Niewidzialna nić. Daleki chwyt zapewnia niewidzialność podczas ruchu. Mua!
piękne! Czemu ja tego nie zdobyłem wcześniej? Co do srebrorytów? Aha, to jest taka... To jest ciemnia po prostu. A no tak, stąd nie ma wyjścia. Dobra, klikamy raz jeszcze. Wracamy na górę. No co z tą wodą chodzi? To mi trochę zastanawia. Czyli jednocześnie, co się stanie jak to kliknę, to i tak zjedzie na dół. Klik. Nie, no bez jaj. Ach, powrót do stanu czuwania. Idź stąd. Ten dźwięk oznacza wykrycie niepotwierdzonej aktywności. Ale widać, że te interfejs tych strażników jest trochę niedopracowany. Jezu, i teraz by mi się przydało zakrzywienie czasu, nie? Po prostu wyleciałbym stąd. Biegiem. Spróbuję go kuszą rozproszyć. Bez żartów, no! Dobrze. Maszyna coś wykryła. Rozpocząć badanie okolicy. Informacja o wykryciu ciała. Widzi mnie. Zapis ze znalezienia. Ale patrzcie, przez to, że chyba zacząłem teraz obracać, czy tam ruszać tą rezydencją, to on się właśnie obudził. Tylko pytanie, czy on się obudził przez to, że tym ruszyłem? Czy przez coś innego? Nie no, bo ten się nie obudził, no to na pewno nie to go postawiło. Zdjęcie Delaili. Delaila Copperspoon. O, i proszę bardzo. Nazwisko też oczywiście prawdziwe dla odmiany. Save, spoko. Super, muszę być akurat po tej stronie ściany światła. Nie mogę być oczywiście po drugiej. Coś o piekarzu i elektrowstrząsach. Nie no, ludzie! Akurat tu musisz iść. Powiększanie badanego obszaru. Dobra, nie widzi mnie. Dobra. Okej, już. Dobra, nadrobione. Amulet. Jedna sztuka amuletu zgarnięta. I to tyle w sumie, nie? Dolne awenty do mega, no i kończymy misję. No widać, że Sokołów się strasznie postarza. Teraz to w sumie już tam miał paręnaście lat, jak siedział akcent nad jeden. Teraz jesteśmy jeszcze 15 lat później, no to... Co jest? Dachel? Skąd te ciała? Jogzy szukają świeżego mięsa. Pomogę! I jedę... O kurwa! Zapis z teraz, dobra. No to save był.
Ja pierdolę, jeszcze mi tych wiedźm kurwa brakuje, nie? Jakby coś nie brakuje mi wiedźm! Fakt, jako Daud się łatwo i łatwo się unikało, ale niestety nie pisałem się, no to by to było. Dobra, nie mogę tak przejść przez szukę. Zjednie ja zginę na tamte sokoło. Widzę ja. Te ciała tak zdziwiły, nie? Leżące na ziemi. Ja żadnych ciał tu nie zostawiłem. Zawadzacie wszystkim w tym mieście. Nikt wam o tym nie powiedział? Nie wiem, czy chcę znać kontekst. Coś nowego? Żadne hamulety Famiru. Dobra, jak wszystko pójdzie dobrze, to już stricte idziemy tylko do końca. Minąłem tranu. Cyk. Czy jeszcze minąłem? Dobra. Zwijamy się sam w tym razie. Anton uratowany. Czy powiesz? Tak, bez zakończenia misji to raczej nie. Udało ci się. A co z nim? Jest wycieńczony i ranny, ale dojdzie do siebie. Nie sądziłam, że to możliwe. Pewnie masz co opowiadać. Chętnie posłucham, jak wrócimy na statek. Ruszajmy zatem. Co?! Super! Czyli tak! Czy odkryte ciała się liczą? Do ducha nie wiem. Ale tak, na całą jedną cholerną misję, jak wychodziłem z tej pieprzonej posiadłości, to musiał mnie to żadnie zauważyć! Cała misja! Cała misja, ta kurwa perfekcyjnie planowana! Jeszcze mi to gra na złość spierdoliła. O, wow! Wow! Nieźle! Jeden obraz i dwa plany ominięte. Gdzie? No pytam się gdzie, bo praktycznie przeszukałem te lokacje, jak tylko się dało. Dobra, duchy w trybach, to jest właśnie to, żeby nie zwracać uwagi nikogo, nawet Jindosha. Wolne sokowa nie alarmując i niszcząc żołnierza. Zabito przywódcę wyjców... Jakie zabito? Nie zabiłem go przecież! Ja go ogłuszyłem! Nawet zabijałem, nie marzy, ani wrogów, ani cywilów nie zabiłem. Włamano się do tego i obrabowano kasę biletową. Dobra, mogę tak wejść w save'y? Nie, ale mam ten zapis jeszcze, ten mój quick save, to mogę się z tego ewentualnie posiłkować, żeby przeszukać dalej te, więc na pewno poza nagraniem to zrobię. Kolejna dziwna wizyta. Budzisz się z dziwnym przeczuciem. Czyli co? Kolejna pogadanka z odmieńcem? Może nie? A może tak? Jap! Dokładnie. Pustka. Tym razem jednak inna niż wcześniej. O tak. Totalnie inna. Znaczy, nawet mocniej mam dostępne, co jest dziwne. Dziwisz się, że mogę cię tu wciągnąć? O! Odmieniec naznaczył mnie dawno temu. Zmusiłam cię do ucieczki z cennej Tower i zmieniłam twojego ojca w kamień. Pewnie trudno się z tym uporać. Lecz gdy byłam młoda, słodka Jessamine i ja dzieliłyśmy wspólny sekret, niczym siostry.
Cesarz Colduin miał jeszcze jedną córkę, zrodzoną w hańbie przez pomocnicę kuchenną. Czy ja śnię? A jeśli nie, to jak Delaila to robi? O, sam też jestem tego ciekawy. Ale jak chcesz tego, raczy sam. Mówiłem ci, kochanie, musisz podrosnąć. Może za rok. To samo mówił chwilę temu. Czasami jest ode mnie młodsza, a codziennie bywa wśród dworza. Czasami jest... to skomplikowane. Kiedy zrozumiesz? Co zrobiłam się? Będę grzeczna, przysięgam. Za rok. Obiecuję. Napisy się trochę nie zgadzają. Dobra, przynajmniej działają moce pasywne. W ciągu dnia Jessamine i ja bawiłyśmy się w Tower. Nocą wracałam jednak do kwater służących, do karaluchów i cienkiej kaszki. Jego wysokość tatuś odwiedzał mnie i mówił, że jeśli będę grzeczna, to za rok dołączę do dworu i zostanę księżniczką. Aż pewnego dnia Jessamine zepsuła coś wartego fortunę. Złapał nas mistrz szpiegów. Powiedziała, że ja to zrobiłam, a on tłukł mnie biczem w pawilonie, aż popłynęła krew. Matka straciła pracę w kuchni i jeszcze tej samej nocy wylądowałyśmy na bruku. Stałyśmy się bezdomne. O Jezus! Kto za tym to zrobił? Tylko się bawiłyśmy. Panienko Jessamine, jaka jest wasza misja? To ona, Delaila kłamie. To ona zepsuła. Czemu te napisy są takie, kurde, niesynchronizowane? Ostatnie zdanie się nie wyświetla. To jest jeden. Dwa. Pytanie, na ile to jest prawda, a na ile to są jakieś zatarte przez czas wspomnienia Delaili. Pamiętajcie, z czasem każde wspomnienie się zaciera i finalnie staje się nieprawdą, a tym, co myślimy, że jest prawdą. No, przynajmniej dla większości ludzi. Wraz z matką trafiłam w najgorsze miejsca w Dunwall, aż skończyłyśmy w więzieniu. Jessamine zginęła szybko od noża zabójcy, lecz moja matka cierpiała tygodniami po tym, jak gruby strażnik złamał jej szczękę. Gdy zmarła, wyrzucili mnie. Spojrzałam na światła Dunwall Tower i poprzysięgłam zemstę. Pracowałam w burdelu jako praczka. Trochę też malowałam. Aż wreszcie Anton Sokołow wziął mnie na nauki. To dość łagodne określenie. Byłam sprytna, zanim naznaczył mnie odmieniec. Przetrwałam to, co w cesarstwie najgorsze. Teraz twoja kolej. Moja matka jest chora. Potrzebuje pomocy. Twoja matka się przekreśliła, kiedy poszłaś na drzewo. Jest teraz zwykłym workiem niesadzie. Co? Nie! Odsiedziała swoje i zostanie wyrzucona wraz z innymi. Nie możesz tu dłużej zostać. No, co jest z tymi napisami? Trudno stwierdzić, czy moja kochana ciotka mówi prawdę. Spotkaj się z Megan Foster i Antonem Sokołowem, by omówić dalsze kroki w walce z Delailą i Duke'iem Serkonos. Gdy byłam młoda, lojalistyczni spiskowcy, którzy mnie porwali, uprowadzili też Antona Sokołowa. Zabrali go do pubu, w którym mnie trzymano i zamknęli w klatce dla psów. Trudno w to uwierzyć, ale Sokołow się z nich śmiał. Dawał mi lekcje i opowiadał śmieszne historie. Wydawał się nieśmiertelny. Jego umysł ukształtował naszą epokę. Teraz jest inaczej. Starzec, którego uratowałam, nie mówi wiele. Ja co mu damy, jęczy przez sen, kaszle krwią. Myślałam, że zdradzi mi sposób na pokonanie Delaili i uratowanie cesarstwa, ale nie jestem pewna, czy wie chociaż, gdzie sam się znajduje. Strasznie mnie kusi zrobienie drugiej serii z tej gry, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda podejście u Korpo, nie? Z tobą nawet w pustce. Gdybym mogła zrobić więcej. Mamo? To nie był sen, prawda? Czy to ja jestem winna złożenia Delaili? Nie. To ona odpowiada za przewrót.
Nasze decyzje mają swą wagę. Czuję, że wkrótce mój czas dobiegnie końca. Proszę, rysunek Sokołowa. Ciekawe, czy on sam to narysował, czy to jest może dzieło Emil. Zapiszmy co nieco w dzienniku na sam koniec. O, Cesarskie Konserwatorium to jest nasz kolejny cel. Dla was. Pisik. Dobra. Jak patrzę, nic więcej tu nie ma. Runy też nie widzę. Amuletów, więc... Runa, nie amuletów widać, no dobra. Tutaj na odprawę udamy się w kolejnym odcinku. Być może uda mi się też wtedy być bogatszym o 200. To jest raz. I dwa. Być może uda mi się też mieć status ducha w poprzedniej misji. Zobaczymy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!